Znów witam Państwa z Filharmonii Narodowej. Dziś dobiega końca drugi etap 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. A ja zanim odniosę się do tych wykonań, które usłyszeliśmy w sesji przedpołudniowej, tej przedostatniej, bo jeszcze mamy sesję wieczorną, przypomnę Państwu, że na tych audycjach, które Państwo macie okazję oglądać w YouTube, tam jest też również dołączona lista utworów wykonanych. Jest to zapis DVD, które Państwo mogą wysłuchać, konfrontując te kreacje z tym, co tutaj o nich mówimy. Wystąpił dzisiaj m.in. pianista angielski Alexander Ullman, lat 24. No jest to dojrzały muzyk, ale nie wiem dlaczego do swojego występu wybrał aż dwa nokturny. Nokturn cis-moll, op. 27, numer 1 oraz nokturn f-moll z 55 opusu, też numer 1. No, ten pierwszy nokturn grał takim troszeczkę ciężkawym dźwiękiem. Tymczasem to jest akurat nokturn, któremu przystoi taki półgłos, czy nawet szept, no, stosowny do dźwiękowego misterium poezji. Kilka dni temu miałem okazję Państwu przypomnieć taką maksymę Georga Filipa Telemana, która mówi o istocie śpiewu w muzyce. Te słowa brzmiały tak. Jeśli komponujesz, uczyń śpiew pierwszym dzieła elementem, a jeśli grasz, śpiewaj. Śpiewaj instrumentem. Ten pierwszy postulat, uczynić śpiew pierwszym dzieła elementem, w sposób absolutnie doskonały, idealny, zrealizował Fryderyk Chopin, stworzył najbardziej wokalną fakturę fortepianową wszechczasów. Natomiast gdy chodzi o realizację tego śpiewu z pozycji wykonawcy, no to właściwie jakie warunki muszą być spełnione? Przede wszystkim trzeba grać cantabile, a więc śpiewnie. A nie jest to łatwe, zważywszy na charakter tego instrumentu, w istocie perkusyjnego, gdyż źródłem dźwięku jest tutaj uderzenie młotka, co prawda otulonego filcem, ale jednak młotka w strunę. I z tych uderzeń należy wygenerować śpiewaną melodię, cantabile. A do tego jeszcze musi być drugi element, dolce, czyli to musi być słodki śpiew. Jakość tego brzmienia wokalnego musi być piękna. Poza tym trzeba też śpiewać legato, to znaczy te, przepraszam za określenie, kulki dźwiękowe trzeba połączyć w jedną linię, skleić je. No i dodatkowo jeszcze musi być w tym śpiewie oddech. Oddech jest bardzo ważny. To był bardzo ważny element dla Chopina. Mamy też przekazy jego uczniów, którym zwracał często uwagę takim określeniem la respiration de la main, czyli oddychanie samej ręki. Sama ręka ruchem już musi jakby potwierdzać tę intencję złapania powietrza przed następną frazą. Proszę Państwa, to są elementaria, które powinien wiedzieć muzyk na bardzo wczesnym poziomie rozwoju, a przecież nie udało się tych wszystkich elementariów panu Aleksandrowi Ullmanowi z Wielkiej Brytanii zrealizować. A przecież właśnie grał dwa nokturny, które zakładają właśnie szczególną umiejętność śpiewu na fortepianie. Poloneza Asdur, op. 53, no, grał tak standardowo, tak typowo, tak przeciętnie. Ja myślę, że nie warto się wzorować na wykonaniach typowych, tych przeciętnych, bo nic bardziej nie obraża muzyki Chopina jak ta mediokritas, ta właśnie przeciętność w negatywnym sensie tego słowa. Ja pamiętam nagranie tego poloneza, który zabrzmiał w tej filharmonii 55 lat temu. Artur Rubinstein wtedy gościł na konkursie chopinowskim i po występie z orkiestrą pod dyrekcją Witolda Rowickiego
wywoływany przez publiczność burzą oklasków, stanął przy fortepianie i sam powiedział: zagram Poloneza Azdur. I zagrał tego Poloneza Azdur. No tak wstrząsająco, dał tam taki majestat i ta muzyka, która tak potężnie brzmiała w tej sali, miała też oddech. Właśnie na takich wykonaniach należy się wzorować, należy sięgać do dawniejszych mistrzów reprezentujących tę tradycję postromantyczną, bo przecież, przypomnijmy, Artur Rubinstein był dzieckiem dobiegającej kresu epoki romantyzmu. Przecież jego lata chłopięce zbiegają się jeszcze z życiem Johannesa Brahmsa. Więc taki posłaniec romantyzmu, a jeszcze tak genialny, który gra tego Poloneza tu w tej sali, gdzie odbywa się konkurs chopinowski, powinien być wzorcem dla pianistów. Grał też dzisiaj przed południem pan Aleksej Tartakowski, pewnie Rosjanin z pochodzenia, ale reprezentujący Stany Zjednoczone, lat 26, studiował w świetnych uczelniach amerykańskich, w Curtis Institute w Filadelfii, w nowojorskiej szkole Juilliarda i w Yale University. No, przepraszam, występ nie był udany poza poruszającą kreacją Poloneza Fantazji Azdur, opus 61. Właściwie tak zaczął od tego Poloneza Fantazji, potem grał kolejne dzieła, Nocturne Edur, jeszcze w miarę pięknie, potem Scherzo Cismol i Polonez Azdur, wykonane zbyt twardym dźwiękiem i wsypa, tak nieprzyjemna na samym początku, walca Azdur opus 34. No, te kiksy, które tam się pojawiły, tak zdeprymowały pianistę, że właściwie grał już nie tą samą ręką, nie tą samą muzykalnością. Szkoda. Ale ja wrócę do tego Poloneza Fantazji, bo jest to utwór wyjątkowy, bardzo późny, bardzo tajemniczy w swojej głębi, w swoich przesłaniach symbolicznych. No i jest to utwór, który w istocie jest jakby echem improwizacji Fryderyka Chopina. Musimy pamiętać, że mamy oczywiście pewien skarbiec dzieł zapisanych i przekazanych na szczęście potomności, ale istniało też jeszcze więcej dzieł niezapisanych, tych, które Fryderyk Chopin w porywie natchnienia tworzył na paryskim bruku dla rodaków, ale też dla ludzi kultury, świadomych rzeczy, ex improviso, to znaczy tworzył na poczekaniu. Były to kreacje niezwykłe, zdaniem niektórych przewyższające to, co Chopin przekazał w zapisie nutowym. Oczywiście w tym momencie, kiedy przebrzmiały ostatnie dźwięki, te kreacje bezpowrotnie przeszły właściwie do historii. Ale czy całkowicie bezpowrotnie? Otóż nie. Właśnie Polonez Fantazja jest takim echem, takim może zapisem owego stanu ducha twórcy, który powołuje do życia kolejne swoje arcydzieło. Proszę Państwa, jaka jest właściwie mechanika improwizacji? To jest akord, z którego wychodzą cichuteńkie dźwięki. Chciałoby się za poetą powtórzyć, zaczął, że on uderzać w ton i następnie pojawiają się jakieś wątki, jakieś strzępy pomysłów melodycznych, zwrotów rytmicznych, wreszcie motyw rodzi motyw, myśl rodzi myśl, wreszcie błyskają jakieś wybuchy natchnienia, wyobraźni i tak tworzy się to dzieło pod palcami artysty, które jednocześnie na niego oddziaływuje zwrotnie. On tworzy, a jednocześnie ulega temu tworowi dźwiękowemu, który właśnie kreuje. A więc słusznie można powiedzieć, że improwizacja jest twórczością samo się inspirującą. I właśnie to, ten poryw natchnienia, to stawanie się dzieła pod palcami artysty i jednocześnie
ta coraz bardziej, powiedziałbym, autonomia tej kreacji muzycznej, która sama od siebie chce coś Chopinowi powiedzieć, tę temperaturę właśnie wydarzenia, jakim jest improwizacja Chopina, ukazał Aleksiej Tartakowski w swoim wykonaniu. I daruję mu wszystkie słabe punkty w jego występie. Będę pamiętał właśnie ten moment, tę atmosferę i to zrozumienie idei dzieła, bo o to tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Z kolei bardzo piękny występ pana Chao Wanga z Chin, lat 25. No cóż, zaczął od dwóch nokturnów. To były nokturny z opusu 27, Cismol i Desdur. Piękna wizytówka jego temperamentu artystycznego i jego takich kompetencji w zakresie malarstwa dźwiękowego. Te nokturny w istocie są trochę pokrewne, ponieważ punktem odniesienia dla melodii, którą śpiewa w sposób przejmujący, to zabrzmiało pod jego palcami, którą śpiewa prawa ręka, są rozłożone w basie dźwięki, które on układał jako plamę kolorystyczną. Przepięknie to realizował, a poza tym cudownie też zabrzmiały pod jego palcami te drobniuteńkie nutki dodane do melodii. To jest taka relacja typowa dla faktury Fryderyka Chopina. Jest struktura, czyli ten rdzeń melodii, a na nią nałożona jest od czasu do czasu jako szczególny przysmak ornatura, czyli zdobienie. A to się nazywa w śpiewie koloratura, prawda? Te drobne nutki, prawda? To nie jest po to, żeby dać popis głosu, czy też żeby palce zaprezentowały wyjątkowo delikatne dźwięki. Koloratura, jak samo słowo wskazuje, jest to kolorowanie tej głównej melodii, prawda? Dodanie jej smaku po prostu. Przepięknie pan Chao Wang to wykonał. No, miał też swoiste ujęcie walca F-dur, opus 34, numer 3. Świetna artykulacja, znakomita kooperacja lewej i prawej ręki, bo w walcu to jest istotne, żeby lewa ręka energetyzowała prawą i żeby na te impulsy pięknie odpowiadała prawa lewej ręce. Ja muszę powiedzieć, że oczywiście to nie jest łatwa forma, bo tutaj, jak już kiedyś Państwu powiedziałem, nie wszystko można wytłumaczyć słowem, pokazać palcem. Trzeba trochę czuć atmosferę. Czego atmosferę? No, salonu romantycznego, który był takim środowiskiem arystokratów ducha. No i nie przesadzę chyba, jeśli powiem, że chcąc zagrać walca pięknie, trzeba mieć w sobie trochę tej błękitnej krwi. Trzeba być takim dzieckiem trochę romantycznego salonu i wydaje mi się, że pan Chao Wang ten postulat spełnia. Ballada F-dur, pięknie zagrana, wyśmienicie pod względem pianistycznym, bo ten finał, który wieńczy dzieło, on jest absolutnym wyzwaniem dla, powiedziałbym, nawet kondycji fizycznej prawej ręki. Prawa ręka już jest zmęczona, a tymczasem ten natłok dwudźwięków, akordów, po prostu, no jak to wytrzymać? Tymczasem tutaj tego zmęczenia ani śladu nie było. Co więcej, w tym natłoku dźwięków było jeszcze powietrze. Wszystko było słyszalne, przeźroczyste. To jest absolutny dowód jego kompetencji pianistycznej. Świetny pianista. Niestety po nim grał Andrzej Wierciński. Mówię niestety w tym sensie, że grał tę samą balladę F-dur. No i oczywiście ten finał już nie tak zabrzmiał. Właśnie tego powietrza brakowało. Jak w ogóle należy ten efekt uzyskać? No przede wszystkim należy dbać o oddech. Nawet w takim tempie szybkim należy realizować to, co, jeszcze raz przypomnę, Fryderyk Chopin nazywał la respiration de la main, czyli ręka musi oddychać, bo jak nie oddycha, to dźwięki się duszą, po prostu stłoczone są i tekstura jest nieczytelna. A czy gramy szybko,
czy też forte, czytelność jest podstawowym dezyderatem. No, na to nie ma rady. Więc, ale jak należy też oszczędzić siły i właśnie wpuścić to powietrze do tak zagęszczonej faktury? Nie wszystkie dźwięki grać jednakowo. Niektóre w cieniu tych ważniejszych. Bardzo trudna ta ballada. W całości oczywiście artysta pan Andrzej Wierciński, jeszcze raz przypomnę, młody, utalentowany muzyk, niespełna 20-letni, kształcony wcześniej na poziomie szkoły średniej przez panią profesor Annę Jastrzębską-Kwin z Warszawy, a potem teraz już realizujący swoje studia w Akademii Katowickiej pod kierunkiem profesora Wojciecha Świtały. Więc poza finałem ballada F-dur do przyjęcia, walce. Wybrał aż trzy walce z opusu 34. Pierwszy As-dur był może mniej udany, dlatego że gdyby może lewa ręka była bardziej aktywna, bo ona w gruncie rzeczy energetyzuje, ona tworzy energię tego walca i po prostu daje impulsy ręce prawej, a ta prawa tak osamotniona trochę, no, brakuje jej po prostu krasy wtedy. Najpiękniej zagrał trzeciego walca, walca F-dur, z werwą, naprawdę z przyjemnością się tego walca w jego wykonaniu słuchało. No i jeszcze jeden znakomity pianista. Chcę podziękować tutaj pewnej osobie, od której zainteresowanej też naszymi przekazami otrzymałem instrukcję taką sinologiczną, więc teraz jeszcze raz dziękuję za tę wskazówkę. Pan młody pianista chiński, lat 21, kształcący się od 2010 roku, czyli już 5 lat, pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Popowej-Zydroń i również pod kierunkiem współpracującego z nim młodym pracownikiem Akademii Bydgoskiej, panem Pawłem Wakarecy. Artysta się nazywa Cy Xi, Chińczyk. Proszę Państwa, występ cudowny. Ja powiedziałem już Państwu przy okazji jego gry w pierwszym etapie konkursu, kiedy on grał nokturn, ten późny, bardzo trudny, nokturn H-dur, opus 62, numer 1, to właściwie to jego zasłuchanie takie szczególne sprawiało wrażenie, że on wgłębia się, bada, wnika poszczególne brzmienia, ciągi akordów, zwroty melodyczne, że po prostu z zewnątrz jak gdyby bada i zachwyca się tym chopinowskim pięknem każdej drobiny jego muzyki. No, tak dzisiaj wykonał też cudownie. Najpierw grał preludium Cismol, opus 65. To jest właśnie takie preludium, które on wymalował przepięknie. Absolutnie wszystko było usytuowane na poziomie bardzo niskich rejestrów dynamiki. Piano, pianissimo, jeszcze takie pięknie ukazane harmonie. I melodia, która jest przecież następstwem dźwięków w czasie, była tak kreowana przez niego, jak gdyby to były rozłożone w czasie plamy brzmieniowe. Krótko mówiąc, pokazywał harmoniczny walor melodii i jeszcze te cudowne, zamglone, takie przymglone dźwięki. No i jeszcze ten pochód na końcu, ta kadencja, równolegle dwudźwięki gra, lewa i prawa ręka, pianissimo, ale takie dzwonkowe, jakby z daleka brzmienia. Tworzy aurę, rozumie poezję muzyki Chopina. Jakiś niezwykły człowiek, od 5 lat mieszka w Polsce, je polski chleb, wnika w naszą kulturę, a przy okazji ma świetnego pedagoga, jest utalentowanym absolutnie muzykiem i pianistą. Stąd też Polonez Fismol, przepięknie wykonany. Trudna przecież, gęsta faktura i oktawy, i pochody szybkie, i akordy. No, potwornie obciążający też po prostu jedną i drugą rękę, rzuty też
ogromne, które przecież nie mogą spowodować przerwania ciągłości narracji muzycznej. Pięknie to robił. Nawet ten często przeze mnie wspominany epizod przejściowy w tonacji A-dur, przygotowujący wejście melodii Mazurka, ładnie zagrał, a poza tym też reżyseria dramaturgii tego utworu, świetnie zrozumiana i świetnie zrealizowana. No i Mazurek, zagrany semplicze, a więc w całej prostocie, a nie ma nic trudniejszego w muzyce niż prostota. Tak on tego Mazurka tutaj ukazał. No potem grał walca, opus 42, znakomicie, z werwą, kolorowy, barwny, prawda, iskrzący się walc. No i kończył właśnie tym utworem, o którym tutaj tyle słów powiedziałem, Polonez Fantazja, ten sam utwór, który słyszeliśmy wcześniej pod wykonaniu pana Aleksieja Tartakowskiego. Znowu na początku akord i potem te wywiedzione z tego akordu alikwociki, cichuteńkie brzmienia, tony harmoniczne, jak gdyby Chopin starał się wnikać w tajemnice tych brzmień i pytać te dźwięki, co one jemu chcą powiedzieć na samym początku improwizacji. Czyli właśnie ta otwartość Fryderyka Chopina na mowę muzyki, której on za chwilę da życie na fortepianie, ale która też jego będzie inspirowała, która będzie w dialogu z nim. No i znowu motyw rodzi motyw, myśl rodzi myśl, znowu wybuchy natchnienia, potem nagła cisza, jakby wsłuchiwanie się w tego, wsłuchiwanie się w to, co właśnie zabrzmiało i szukanie konkluzji czegoś nowego. Taka jest właściwie tajemnica przebiegu tego arcytrudnego arcydzieła. Jeżeli ktoś nie spogląda na Poloneza Fantazję z takiej perspektywy, jako właśnie dialog artysty w natchnieniu z tworzonym przezeń dziełem, to nigdy go właściwie nie ujmie. A improwizacji cechą jest to, że artysta nie potrafił tego usłyszeć, co się właśnie stało, co się dokonało, zanim zasiadł do fortepianu. Improwizum znaczy dokładnie to, co nieprzewidziane. To, co dla niego jest zaskoczeniem, niespodzianką, co tak pięknie spuentował Adam Mickiewicz w koncercie Jankiela, będącym w istocie portretem improwizującego Chopina. Mistrz sam swojej dziwił się piosence. Cudownie odczuta ta kompozycja przez pana Cy-Si i cudownie nam ukazana. Powiedziałem państwu, że te natchnione porywy ducha Chopina, które znalazły wyraz w jego improwizacjach, nie całkiem są bezpowrotnie stracone. Czasem właśnie przy okazji takich kreacji, której byliśmy dzisiaj świadkami, wraca do nas odblask chopinowskich improwizacji. No i to jest wyjątkowa chwila w takim konkursie i wyjątkowe przeżycie, niezapomniane. Pewnie to wykonanie, powiedziałbym inaczej, ta kreacja, bo to trzeba nie tylko realizować zapis nutowy, ale trzeba też wcielić się w tego Chopina, który siedzi przy fortepianie i rozmawia z rodakami, ale rozmawia w istocie sam z sobą. I wtedy jest najwspanialszy, wtedy jest największy.